Romaneczko, dzisiaj idziemy kupować motorynkę. Jedziecie ze mną. Powiem wam i wy też o tym wiecie, że praktycznie taka motorynka w dzisiejszych czasach to jest skarb. Każdy chciał to mieć dla dzieciaka i podejrzewam, że nic z nas tego nie wyrósł. Udało mi się namierzyć motorynkę w bardzo fajnym stanie u pewnego pana. Przykryta jest tam gdzieś w stodole jakimiś foliami, kocami. Z tego co rozmawiałem troszeczkę i widziałem, to chyba ktoś to już naprawdę próbował odrestaurować. Ale po prostu gdzieś tam pomysł umarł. Ja postanowiłem dzisiaj ożywić ten projekt. Jadę właśnie ją odkupić. Nie wiem dokładnie za jakie pieniądze. Zdradzę wam na końcu dokładnie ile motorynka kosztowała. Co tam ciekawego jest w tej motorynce, czy jest kompletna. Jak to w ogóle wygląda. Motorynka jest bez dokumentów tak naprawdę. I tylko jest rejestracja na zabytek. Jest możliwość też spisania z panem oświadczenia, że odkupuję to od niego, bo rozmawiałem z nim telefonicznie. I na tym się będę chciał skupić jak najbardziej, tak? Takie oświadczenie się później przyda w przyszłości, jeżeli będę chciał to zarejestrować, tak? Nie daj Boże, by coś się okazało, zawsze jakiś papier jest, tak? Wam też radzę kiedykolwiek, jakbyście takie coś kupowali, żebyście zrobili też podobnie. No to co? Jedziemy i widzimy się na miejscu pana w stodole. Postaram się dla was pokazać mniej więcej jak to wygląda, żebyście sami widzieli najlepiej. Tak to wygląda. Silnik był w worku. No co, tylko zabierać. Motorynka jest naprawdę utrzymana w fajnym stanie. Rama była spawana, widać ogólnie, że była spawana. Ale która teraz nie była spawana, tak? Jakiś kurz na niej leży. Koła jeszcze w dobrym stanie, bieżnik ogólnie. Silnik był w worku, bardzo dobrze, żeby w worku, bo przynajmniej to jakoś nie ucierpiało ogólnie kurzem, takimi rzeczami. Kręci się, kompresja, świecy nie ma. No, świeca jest wyjęta. Gość właśnie poszedł po resztę części. Zaraz ma przyjść i będziemy to pakować, wszystko. No, podoba mi się, bardzo mi się podoba. Siedzenie jest, wszystko praktycznie jest. Kurczę, ktoś to próbował właśnie już odnawiać, ale chyba mu nie pykło coś. Jestem właśnie po zakupie już tej motorynki. Teraz będę wracał do domu, zajadę na myjnię, umyję sobie Bawarę. Powiem wam szczerze, że jestem mega zadowolony. To jest mój szczęśliwy dzień, jak nie tydzień lub miesiąc. Takich rzeczy już nie ma. I takich rzeczy, znaczy może jeszcze gdzieś tam są, ale naprawdę jest ich bardzo mało. Kupić coś takiego w takim stanie, w tych pieniądzach, to raczej jest niemożliwe. 1000 zł za motorynkę, w takim stanie, za nią dałem tyle. Oczywiście jest niekompletna, ale rozmawiałem tutaj z panem i zapewniał mnie, że wszystkie części, które ma do niej, a na pewno powiedział, że jeszcze znajdzie bardzo sporo tego, czego brakuje, to wszystko mi przekaże. Nawet jeżeli by nie przekazał, uważam, że i tak jest mega okazja, tak? Takich rzeczy już nie ma, już tego nie kupicie. Możecie sobie dzisiaj iść kupić hulajnogę elektryczną, wrzucić ją na przykład na strych i za 20 lat wyjąć, nie wiem, powiedzieć, że ona jest nowa, bo ma 0 km. Ale ile ta hulajnoga będzie warta? Bez rys, bez niczego. Z akumulatorem, który się rozpierdzieli. Kwestią wieku. Sami rozumiecie. Jadę do domu, jeszcze może coś zjem sobie po trasie. No i co? I powoli rozpakuję motorynkę, zacznę może składać ją na wiosnę. Na pewno będę robił z tego filmiki. Chciałem wam podziękować za tak liczne subskrypcje i łapki w górę. Fajnie, że podzielacie moje zdanie, jeżeli chodzi o motoryzację polską. Takich rzeczy już jest bardzo mało. Trzeba to ratować. Mówię, jeżeli ktoś by miał takie coś na sprzedanie, coś z czasów PRL-u, jestem zainteresowany, możemy się zawsze dogadać, porozumieć jakoś w ogóle, tak? Pozdrawiam, do usłyszenia.